Drogie towarzyszki i towarzysze, kiedy w tę noc sylwestrową wysłuchaliśmy przed chwilą dźwięków 12 uderzeń zegara, które zamknęły żywot roku starego 1967 i jednocześnie otwarły pierwszą kartę księgi życia roku nowego 1968, to pierwsza nasza reakcja na tę kalendarzową zmianę czasu wyraża się w pytaniu: jakim będzie ten nowy rok? Co niesie dla każdego z nas, dla naszego kraju i narodu, dla świata i ludzkości? I chociaż nikt na to pytanie odpowiedzieć nie może, to przecież wszyscy witamy ten nowy rok z ufnością i optymizmem. Składamy sobie wzajemnie najlepsze życzenia. Wierzymy, że nie zawiedzie on naszych nadziei. Jesteśmy przeświadczeni, że będzie lepszy od swego poprzednika. Ta wiara w lepsze jutro jest cenną wartością człowieka i narodu. Jest źródłem, z którego wszyscy czerpiemy wolę i siłę do pracy i walki o realizację celów osobistych i społecznych, jakie przed sobą stawiamy. Rok 1967, który przeszedł już do historii, w sumie był rokiem pomyślnym, korzystnym dla naszego kraju. W ciągu tego minionego roku zwiększyliśmy nasz majątek ogólnonarodowy, rozbudowaliśmy ekonomikę kraju, osiągnęliśmy znaczny przyrost produkcji w przemyśle i rolnictwie, zwiększył się dochód narodowy wytworzony pracą całego narodu, miał miejsce dalszy postęp w dziedzinie nauki i oświaty, służby zdrowia i ubezpieczeń społecznych. Nasza socjalistyczna ojczyzna, Polska Ludowa, przybrała nowych sił, umocniła swe pozycje w Europie i świecie. Dziś, kiedy wchodzimy w rok nowy, pragnę w imieniu Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej złożyć z tego miejsca gorące podziękowanie wszystkim ludziom pracy, którzy swym trudem i wysiłkiem przyczynili się do osiągnięć naszego kraju w roku ubiegłym. W nowym roku życzymy sobie wszyscy, abyśmy mogli powiększyć i pomnożyć dobrą spuściznę roku ubiegłego, a zarazem usunąć niedostatki, ujemne pozycje z jego bilansu. Pomyślna realizacja zadań nakreślonych w Narodowym Planie Gospodarczym na rok nowy 1968, trzeci z kolei rok bieżącej pięciolatki, będzie tym łatwiejsza, im większe poczucie odpowiedzialności, dyscypliny zawodowej i społecznej cechować będzie każdego człowieka pracy. Wśród życzeń noworocznych, których spełnienia pragniemy wszyscy szczególnie gorąco i które powszechnie w świecie zajmuje miejsce czołowe, jest życzenie, aby rok nowy rozproszył zwisające nad naszym globem ziemskim chmury wojny, aby umocnił naszą socjalistyczną i ogólnoludzką ideę pokoju. Pod tym względem rok ubiegły pozostawił nam złą spuściznę. Pożar wojny szaleje nadal w Wietnamie, a odpowiedzialny za to imperializm amerykański przygotowuje rozszerzenie jego płomieni na całe Indochiny. Nad Bliskim Wschodem ciągle wisi niebezpieczeństwo ponownego wybuchu działań wojennych wskutek aneksjonistycznych planów Izraela wobec państw arabskich. W interesy pokoju godzi również polityka Bonn, zmierzająca do obalenia terytorialnego status quo w Europie. Wszystko to
musimy mieć na uwadze w całokształcie naszej polityki. Nasze życzenia i dążenia do zapewnienia pokoju staną się tym bardziej możliwe do urzeczywistnienia, im większy wkład wnosić będzie każdy z nas, każdy obywatel naszego kraju w budowę siły Polski Ludowej, w umacnianie moralno-politycznej jedności narodu. Niech rok 1968 będzie pomyślny i sprzyjający dla naszej socjalistycznej ojczyzny, dla naszej walki o pokój, dla naszych przyjaciół i sojuszników, dla wszystkich narodów i państw pragnących żyć w pokoju i przyjaźni, dla wszystkich krajów i narodów walczących o swoją wolność. Z okazji Nowego Roku w imieniu Komitetu Centralnego Partii składam wam wszystkim, drodzy towarzysze, jak najlepsze życzenia. Życzę młodzieży, aby się dobrze uczyła i rzetelnie pracowała, aby chowała się zdrowo i rozumnie korzystała z lat młodości, aby wyrosła na twórczych, dzielnych obywateli i patriotów swojej ojczyzny. Życzę wszystkim ludziom pracy, aby w swej działalności zawodowej znajdowali dużo zadowolenia, aby pomnażając dorobek we wszystkich dziedzinach budownictwa socjalistycznego, wiązali swe własne dobro z dobrem społecznym, swą własną pomyślność z pomyślnością Polski Ludowej. Życzę wszystkim członkom partii jak najlepszych wyników pracy zawodowej i społecznej, organizacyjnego i ideologicznego umacniania swoich organizacji partyjnych, dobrego przygotowania do piątego zjazdu naszej partii. W nowym roku życzę wszystkim dużo zdrowia, szczęścia i radosnych dni. Wesołej zabawy, drodzy towarzysze, do siego roku. Za wasze zdrowie, za pomyślność naszej ojczyzny, Polski Ludowej.